Cześć ludziska, z tej strony Maksim. Dzisiaj jest z cyklu 15-minutowych. Ja sobie tu musiałem włączyć na podgląd, bo nie pamiętam tego tytułu. Mamy Jewel's Keepers Easter Island Minis. Jeden z dwóch minisów, których ostatnio była akcja z rozdawaniem ich za darmo przez kody. Choć różnie to bywa, wiadomo, ta akcja się skończy. Być może ktoś się zainteresuje tym tytułem, bądź nie wtopi pieniędzy w ten tytuł. To oczywiście zostawię do wyboru Wam. Pokażę Wam, jak tutaj to wszystko wygląda. Wejdźmy do story i wejdźmy do New Game. A niech mi się straci mój zapis poprzedni. Widzicie, grafika jest straszna. Tu jest chyba naprawdę port z PSP, tak naprawdę. Jak to bywa w przypadku tego minisa, nie mamy trofeów. I mamy tu klon Bejeweled. Dość fajnie sterowanie jest zrobione, bo naciskając X podświetla nam się to pole i teraz używając kierunków ruszamy danym kryształkiem. Jak widzicie, nasze zadanie polega na tym, żebyśmy zakolorowali całą planszę na żółto tudzież pomarańczowo. Także w tych polach, gdzie jest szaro, musimy postarać się, żeby wszystko było zakolorowane. Jak widzicie, są też różne inne znaczniki, których niekoniecznie znacie, ale to dowiecie się o tym za moment. W tej chwili akurat same normalne na ekranie, ale zaraz będą czy strzałeczki, czy inne rzeczy. Ja tutaj się muszę postarać, żeby w miarę to poukładać. Tam jeszcze jakieś chainy lecą, jak widzicie, cały czas. Ok. Jednym tutaj ze znaczników jest właśnie zmieniający się non-stop wzór, który tak naprawdę losowo w tym momencie znikają z planszy dane kamyczki. Drugi jest ze strzałkami, albo pionowo, albo poziomo. Naciskając go całą linię niszczymy. Także żeście też widzieli już, jak to wygląda. Ok. Później mamy coś a la rosyjskie ruletki. Ja tutaj muszę się postarać, żeby coś na dole zrobić. Dobra, co my tu mamy? Akurat w głupim miejscu, niech to zejdzie niżej. Ok, jest. Mamy czerwony. Zakolorowujemy te trzy pola. Jeszcze zostało jedno pole. I właśnie teraz... A, jeszcze jedną górę, dobra. Ale już teraz je kolorujemy. I mamy planszę już wyczyszczoną, przynajmniej powinna być. Jeszcze tutaj nie zauważyłem, że mam jeden kamień. Trzeba będzie pokombinować coś. Także jak widzicie, standardowa gierka, taka, można powiedzieć, logiczno-zręcznościowa. Znaczy logiczna, bo zręczności tutaj za bardzo nie mamy. Ok, mamy lever complete i przechodzimy do następnej planszy. Może gameplay nie jest fascynujący, no ale tak tutaj to wygląda. Jak widzicie, z automatu jakieś chainy mi lecą, pół planszy się zapełnia. Mam jeden kawałek układanki. I zasuwamy z następną tutaj planszą. Ja Wam tylko powiem, że jako rada, że opłaca się ruszać te kryształki, które są na dole. Przeważnie wywołuje to jakieś chainy, czyli łańcuchy. A, i mogłem w drugą stronę ruszyć, ale za późno. Ok. I jedziemy z koksem dalej. Taka relaksująca, dość prosta gra. Tego typu gier naprawdę jest multum, czy darmowych, czy po różnych właśnie portalach społecznościowych. W każdym razie moja kobieta się tutaj cieszy, bo ona lubi tego typu pierdołki. Choć ja nie powiem, mi się też coś takiego podoba. Od czasu do czasu fajnie jest pograć właśnie, zrelaksować się przy czymś takim.
Dobra. Na chybił trafił. Okej. Układajmy dalej. A nie mogę tego zrobić tutaj. Okej. Przydałyby się pomarańczki. No nic, muszę być cierpliwy. Okej, tu już jedno pole też mam z głowy. Tu jedno też będzie z głowy. No a jeszcze jedna linia niżej by się przydała. Fuck. No trudno. Ale teraz, okej. Co nam tu jeszcze zostało? Te pola nie wiem jak tutaj to ruszyć. Na razie może będę układał, na chybił trafił. Może muszę czekać po prostu na tą strzałeczkę, która poziomo bądź pionowo rozpieprza tutaj to co jest na ekranie. Zobaczymy co z tego się spłodzi tutaj. Ja zasuwam. I kombinuję dalej. Na razie nie widzę tej możliwości właśnie wystawienia tego w prawą stronę bądź w lewą. A jest jeszcze taka bombka, okej. Być może w ten sposób to działa. No ale powiem szczerze wam, że tak to wygląda i ja bym na tym zakończył, bo co mam wam więcej pokazywać, mam kryształki układać, to się zanudzicie na śmierć. Także tak wygląda ten minis. Teraz dopóki jest darmowy to fajnie, dopóki był darmowy, bo nie wiem czy jeszcze jest. A jeżeli będziecie mieli wydać pieniądze na taki tytuł, to zastanówcie się naprawdę, oczywiście to jest wasz wybór. Nie mam pojęcia ile on teraz kosztuje, nie sprawdzałem nawet, ale jeżeli chodzi o gry tego typu, to 1000 razy lepszą jest. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, które naprawdę mi się podoba. Ja już wiem o co chodzi, z lewej strony mam ten pasek, ja całkiem nie patrzałem na lewo i teraz już widzę o co biega, muszę go zapełnić. Także już jestem w domu. Napierniczamy już prawie cały będzie ten pasek, czyli chodzi tutaj o szybkość. Także już zaraz sobie tutaj poradzimy. Już jestem w domu. No ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej. No i z 15 minutówki tak naprawdę zrobiła się 8,5 minutówka. Także do zobaczenia w kolejnym minisie, tak naprawdę tym drugim, który dostaliśmy za free. Trzymajcie się, hej.